Hejka wszystkim. Dzisiaj wtorek, ogólnie miał być wolny dzień, ale jak wiecie po wczorajszym filmiku, dzisiaj sobie zrobimy wyklejanko. Ponieważ wczoraj było wyszywanko, dzisiaj wyklejanko. Ja Wam chciałam pokazać, ile już mamy, na czym żeśmy skończyli w tamtym tygodniu. Już mam wszystko zrobione do końca, czyli mamy już zrobione całą połówkę i ten jeden kawałeczek z ostatniego filmiku. Ja może go, bo tu mamy akurat od dołu do góry, ale ja go obrócę i tutaj widzicie te takie ładne te diamenciki takie żuczkowe, które ładnie będą pokazywały nam drzewko. Dzisiaj zajmiemy się następnym kawałeczkiem i ja nie mam pociętego, poczekajcie, tylko wezmę nożyczki i zaraz będziemy dalej robić. Wyobraźcie sobie, że gdzieś mi się zapodziały dosłownie moje nożyczki do wyszywania. Nie wiem, gdzie one są. Czy gdzieś mi spadły, czy co? Miałam je wczoraj na biurku, już ich nie ma. Dobra. Tniemy sobie następny kawałek. Zobaczę, czy poszło do końca. No właśnie, dobra, ok, mamy. Odklejamy. No oczywiście nam cały schodzi. Ok. Dobra, ja sobie was pochylę trochę. Światło będzie troszeczkę dziwne, bo mam zasłoniętą roletę. Dlatego tak wygląda. Dobra. Dobra, powinniście widzieć cały ten kawałeczek. Dobra. Ok, tu cień jest mojej ręki, więc będziecie widzieć moją rękę. Dobra, zaczniemy sobie. Ja sobie go przesunę troszeczkę w prawo. O. Dobra, zaczniemy sobie może od G, bo G jest mało, tutaj będzie mało takich kolorków. Mało kolorków z tego, co widzę, pomarańczowych, czyli takich drzewiastych naszych. Więcej będzie brązów. Aha, co do, miałam Wam pokazać jeszcze na filmiku moje wyszywanki, czyli to, co wczoraj miałam Wam pokazać, ale niestety nie pokażę Wam już mojej dzidzi, ponieważ wczoraj dosłownie wyprałam, wyprasowałam, doszyłam wagę i centymetry i na szybkiego leciałam na pocztę, żeby to wysłać. Bałam się, że nie dojdzie do piątku, a tu się okazało, że już dzisiaj przyszło priorytetem, takim wiecie, poleconym priorytetem. Także jestem naprawdę w szoku, że tak szybko. No ale tak czy tak, coś mam na zatkane, tak czy tak, musiałam to wysłać, żeby to doszło do właśnie, normalnie chyba mam katar, masakra z tą pogodą, żeby doszło po prostu już przed wylotem do Anglii. Co do samplera, myślałam, że dzisiaj Wam pokażę, bo chciałam zrobić trzeci etap salu tego mikołajkowego już dzisiaj i chciałam zrobić sampler do końca, niestety nie udało mi się i raczej dzisiaj dopiero to skończę, ale gdzieś do wieczora, więc pokażę Wam to jutro przy malowaniu albo dopiero w piątek po prostu przy wyszywaniu. Będziemy dalej wyszywać choineczki. I oczywiście pokażę Wam, albo nagram osobny filmik na temat paczki, która dzisiaj do mnie doszła. Znaczy już doszła, jeszcze nie, bo jest w paczkomacie. Ale będę ją odbierać przed 16. Z mulinkami właśnie z DMC i ze straminą, także pokażę Wam na pewno na filmiku, jak to wygląda. Może akurat na piątkowym.
I oczywiście będziemy na początek nawijać mulinę na bobinki, oznaczając właśnie naklejkami. Mam takie naklejeczki z DMC, także przydadzą mi się. Właśnie do tego sobie je zostawiłam. A co jeszcze bym chciała pokazać? Post, jeżeli chodzi o Dzidzię, tą drugą, którą wyszywałam teraz, która poleciała już, pojechała raczej, no to wrzucę Wam na Instagrama dzisiaj post nowy, właśnie z Dzidzią skończoną, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało, jak w ogóle wyszło. Wrzuciłam, co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o Dzidzię. Dzidzia była, miała być, na tej kanwie miało być wyszywane całkiem co innego. Dlatego kanwa była pokryta ołówkiem z dziesiątkami oczywiście. No niestety okazało się, że będę na tym wyszywać właśnie tą dziewczynkę z kwiatkiem. No i ten ołówek został. Wczoraj próbowałam rękoma przeprać, z czego mam pięknego, tutaj może nie widać, ale mam pięknego odciska na palcu. Ja zawsze jak pocieram jedno o drugie, to muszę o tego palca, nie wiem czemu, ale zawsze mi się tam robi odcisk. No troszeczkę się sprało. Takim mydełkiem mam mydełko z nanosrebrem dla dzieci do mycia. Bo ja mam tego jednego atopika, no i mała ma też tą skórkę taką suchą zazwyczaj, więc tym mydełkiem, dobra, nieważne, ją myję, ale to nieważne, więc mydełkiem z nanosrebrem zaczęłam przepierać w lowelce też, bo opierę tylko lowelką. No niestety ręcznie nie dało się tego sprać, więc dziewczyny mi poleciły na grupie, żeby wrzucić do pralki. Znaczy ja się zapytałam, czy któraś prała w pralce, no tam jedna napisała, że prała. No i oczywiście po pralce, aha, co jest najlepsze, na 15 minut nie zeszło. Na programie 15-minutowym nie zeszło, zeszło dopiero po normalnym, godzinnym praniu. Na kolorach oczywiście. Ja wrzuciłam same białe rzeczy z tym, tak żeby mi nic nie zafarbowało. Same ręczniki i pościel. Także na spokojnie. I co? Jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to, żebyście przed wrzuceniem do pralki może wrzuciły w jakiś biały woreczek albo coś, żeby po prostu się nie, ta praca nie rozwalała po całej pralce. No i na pewno, żebyście przyfastrygowały sobie dookoła po prostu obrzeże, bo mi się zaczęło po prostu strzępić. Ale to też będziecie widziały na zdjęciach na Instagramie. Tam naprawdę widać, że to się dookoła centralnie wystrzępiło. Dlatego mówię, że najlepiej zabezpieczyć po prostu fastrygą albo po prostu jakoś zszyć materiał po prostu pod spód, złapać na przykład, żeby się po prostu nie rozwalał. No i oczywiście no, nie polecam prania w kolorach, ponieważ kolorowe tkaniny mogą jak zawsze puścić. Jak Wam nie puszczają powiedzmy z kolorem, no to tutaj mogą Wam farbnąć, więc polecam, nawet ja miałam beżową kanwę, taką kościołniową, jasną, więc polecam Wam po prostu pranie z jasnymi rzeczami. Najlepiej bez nadruków, bez niczego. Takim, no najlepiej jak ręcznik lub pościel właśnie. Wtedy będziemy mieli na pewno, że nic nam nie farbnie. No, także wczoraj prasowanie na szybkiego, doszywanie właśnie tej gramatury jeszcze po, bo gramaturę dopiero dostałam i centymetry dopiero po praniu, więc to wszystko tak na szybko, szybko i dlatego no, nie nagrałam tego filmiku wczoraj, bo już musiałam lecieć też po dziecko do przedszkola, a nie zdążyłam po prostu nagrać filmiku z tym wszystkim. No i też, że nie miałam tego etapu następnego, miałam tylko drugi i tak sobie pomyślałam, że dzisiaj jest wtorek, dzisiaj będzie trzeci, więc po prostu nagram Wam w piątek, pokażę Wam już skończony sampler do tego momentu i mój ten sal mikołajkowy. No, także co jeszcze ciekawego miałam Wam powiedzieć, no, na temat tej paczki to Wam też pokażę. Pierwszy raz będę wyszywała na straminie, co już mówiłam ostatnio. Jestem w ogóle ciekawa, jak ona będzie wyglądała, czy ona będzie sztywna, czy nie. No i będzie trzeba zawijać te 99 kolorów na bobinki. 99 kolorów. Już normalnie mnie to przeraża, powiem Wam szczerze. Ale na pewno po prostu, jak to się mówi, tyle szczęścia.
Tyle szczęścia przyjechało do mnie, tylko muszę je odebrać. My, że tak powiem, hafciarki, albo te, co robią rękodzielniczki, wiemy wszystkie, że chłop nieważny, ważniejsza mulina lub włóczka, lub co tam jeszcze lubicie, wtedy chłopa nie ma. Ja akurat mam no, tyle szczęścia w nieszczęściu, że mój pojechał do pracy, więc nie będzie zazdrosny, że bardziej lubię mulinę od niego. No ale dołożył mi się do niej, więc to jest tak jakby prezent na Mikołaja. Miałam sobie zamówić całkiem co innego, miały być perfumy w ogóle i całkiem inna rzecz, a stwierdziłam, że no tak jak ja, że ja po prostu perfumy mam, drugiego na razie nie chcę, wolę właśnie mulinę. I tą straminkę dołożyłam sobie, także on dołożył mi 200, ja miałam 100 swoją i taki prezencik piękny dostałam dzisiaj do paczkomatu. Dobra, G mamy zrobione, który my teraz polecimy sobie, może szósteczkę, co? Ja mam do góry nogami, ale to mi nie przeszkadza. O, gdzie ty jesteś, szóstka? Chodź tutaj. To jest 5. Ojejku, jest 6, dobra. No, także coś czuję, że coś mnie bierze chyba. Ostatnio jakaś taka, wczoraj miałam takiego nerwa, wyobraźcie sobie. Byłam tak jakaś taka nabuzowana, że po prostu tragedia. Mój też zmęczony był w pracy, także żeśmy się, że tak powiem, rozłączyli gdzieś o 6:00, jeszcze o 5:00 nawet powiedziałam, że po prostu no, nie miałam wczoraj totalnie humoru i wieczorem, nie jak nagrywałam, ale po prostu po południu jakoś tak mi, jak wysłałam, dosłownie od wysłania tej pracy, może po prostu, wiecie, pęd po prostu tego, że trzeba coś zrobić, to generuje stres. I jak już skończyłam, jak wysłałam, tak po prostu, wiecie, takie, włącza się takie, jakbyście coś mieli zrobić, ale żeście jeszcze tego nie zrobili, taki nerw się włącza. No nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale ja tak mam. I tak właśnie, tak sobie myślę, że to chyba właśnie przez to, że po prostu skończyłam już tą dziewczynkę w końcu i poleciała już do nowego domku. Po prostu tak mnie nabuzowało. I tak jakoś dzisiaj schodzi, dalej leci ten dzień. Ale przez okres teraz jesienny-zimowy uwierzcie, że będzie mi ciężej wstawać. Ja po prostu budzę się rano i mi się tak nie chce. Tak totalnie mi się nie chce wstawać. To jest taki, nie wiem. Jak są przesilenia, powiedzmy wiosenne, jesienne, to ja mam chyba przesilenie co miesiąc, wiecie. Po prostu co miesiąc mam jakieś przesilenie takie niechciecia. Mam takiego totalnego niechciecia. No. Także tyle, co chyba chciałam Wam przekazać ogólnie. Tak mi się wydaje. Troszeczkę mam tutaj ciemno. Ale nie mam tutaj przejściówki. Włączyłam sobie lampkę, ale nie mam niestety tutaj. Nie mam przedłużacza. I głowa mnie boli. Normalnie chyba będzie padać, bo mnie zazwyczaj głowa boli na deszcz i wtedy też właśnie spać mi się chce. A dzisiaj przyjechałam, była 9:00 powiedzmy, zjadłam, nie jadłam się na nie, przepraszam. Położyłam się i tak sobie leżałam na tym łóżku. I tak żeśmy zaczęli gadać z moim i ja mówiłam, powiedziałam, wiesz co, ja chyba się przekimam, bo normalnie no, czułam po prostu jakieś takie dziwne osłabienie. Bardzo możliwe, że mnie bierze jakieś chorobsko, tylko ja z nim walczę. Walczę zawsze. I zawsze mnie trafia wtedy, jak Amelka jedzie do taty na weekend, to wtedy mnie rozkłada. A też widzę, że mam spadek odporności, bo wyrosła mi taka mega duża cysta na brwi. Dosłownie jak się brew kończy, to na samym tym końcóweczce naszego łuku brwi po prostu wyrosła mi cysta. Wiem, że to no, nie powinnam. Przepraszam za obrzydzenie, że tak powiem w tym momencie. I czekam, aż sama się wchłonie. Jeżeli się nie wchłonie, to będę musiała ją przebić.
A ja nie lubię takich rzeczy. Ja lubię, jak ma same ujście po prostu, bo czasami wyrastają mi tak, że samoistnie ma ujście i wtedy po prostu samoistnie ona pęka. Tutaj po prostu na tym łuku brwiowym szukam jakiejś kropeczki, no nie ma nigdzie. O, i czekam, może się wchłonie, bo to na pewno jest stres. Mi zawsze wychodzą takie rzeczy ze stresu. Więc miejmy nadzieję, że wchłonie się sama. Bo nieraz tak było, szczególnie na przykład na twarzy mi wychodzi, na brodzie. No ale tak to jest. Ja mam ogólnie skórę trądzikową, cały czas walczę z trądzikiem od 13 roku życia, czyli już kawał czasu. I no, lekarz mi powiedział, nie, że jak brałam antybiotyk wtedy, jak miałam 18 lat, że raz na jakiś czas po tej właśnie kuracji będzie mi wychodziła taka jedna. Co jakiś czas. No i wychodzi. I tak jak powiedział, tak się właśnie dzieje. Ale jedna powiem wam, że mi nie szkodzi po tym, co miałam na twarzy, jak byłam mała. Jak byłam młodzieżą. Także tej jednej naprawdę się nie wstydzę. Jak mi wylezie jeden pryszcz, czy tam dwa, czy tam na przykład na twarzy mi chodzą, uwierzcie mi, że już mi to nie robi wrażenia takiego jak kiedyś. Kiedyś miałam o wiele, wiele gorzej. Tą skórę miałam o wiele gorszą. Chociaż zostały mi oczywiście doły na twarzy i wyglądam jak po wojnie. Moja twarz wygląda jak po wojnie, ale uwierzcie mi, że wyglądam naprawdę dobrze w porównaniu do tych moich czasów sprzed 20 lat prawie. No dokładnie, dokładnie sprzed 20 lat, ponieważ w lutym będę miała 38. Więc dokładnie 18, 20 lat temu, 20 lat temu, czyli 25 lat walczę z tym cholernym trądzikiem. A lekarz mi powiedział, że po 30 mi zacznie zanikać. A tu pupa. No i tak to widzicie. W grudniu znowu jadę do dermatologa. Zobaczymy, co nam mi powie właśnie, czy nie zleci mi badań na hormony. Ja w ogóle miałam wam mówić, kupiłam sobie test na menopauzę. Wyobrażacie to sobie? Test na menopauzę. Jest coś takiego normalnie w sklepach. Kosztuje 20 zł. Jeszcze go nie robiłam. Mam nadzieję zrobić jutro. Za każdym razem rano po prostu zapomina, bo to tak jak test ciążowy robicie z porannym oddaniem moczu, że tak powiem brzydko. No bo mam. Normalnie moja mama też mówiła mi kiedyś, że szybko zaczęła przychodzić menopauza i uwierzcie mi, że ja w tym wieku czuję po prostu już te oznaki takie. Oprócz tam rozdrażnienia, bo to stresu tyle, że nie da się inaczej, ale mam uderzenia gorąca i zimne poty i w ogóle jakieś takie pierdoły, sroły. I tak sobie powiedziałam, że zrobię sobie po prostu ten test, zobaczymy. No bo nawet jeżeli wyjdzie dodatni, to oczywiście nie znaczy, że mam menopauzę, ale to znaczy, że coś się dzieje z hormonami. No i wtedy już będę miała podstawy, żeby zrobić dalsze badania, prawda? No. Także jutro może zrobię, to wam powiem, jak będę nagrywała filmik z malowania, to wam powiem, jak wyszło. Chyba, że znowu zapomnę. Bo to wiecie, zawsze jak idzie się rano do toalety, to się po prostu nie myśli. Idzie się zamroczonym i nie myśli się o żadnych testach. Jakby to był test ciążowy, to uwierzcie mi, że ja bym od razu zrobiła. Że nie mam co się bać w tej kwestii, więc tak jakoś po prostu traktuję to na lajcie. No. O, polecił mi. A co ja miałam jeszcze wam powiedzieć? Ostatnio widziałam filmik, gdzie dziewczyna ten klej, bo tutaj mam akurat klej do końca. Razem z linią mam klej. Ale widziałam dziewczynę, która ten klej, bo czasami jest większe to białe dookoła, ten pasek biały jest większy i ten klej wystaje poza ramę naszych diamentów. I widziałam, jak ona tą końcówką zbierała po prostu ten klej. Powiem wam szczerze, że nie widziałam czegoś jeszcze takiego. Ale ja chyba mam taką dużą warstwę, bo ja obklejałam sobie. No, ja mam coś takiego na tym z AliExpressu. Także ja spróbuję, jak będziemy wracać do tamtego obrazu, spróbuję po prostu zrobić coś takiego tam. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Dobra, czekajcie, bo my 6 dalej robimy, a ja tutaj gadam. Gadam od rzeczy znowu.
Robimy 6. Na tej szósteczki jednak jest troszeczkę. No. Dzwoniłam też dzisiaj do orzecznictwa, bo tak czekam jak na szpilkach na ten telefon, czy tam chciałam się zapytać, czy papierem przyjdzie po prostu na komisję, czy będą dzwonić. A tu mi pani mówi, że jeżeli do 30 listopada mamy orzeczenie, to dopiero w grudniu będziemy mieli komisję. Bo musi się jedno orzeczenie skończyć po prostu do końca. Więc jednym słowem, w listopadzie nie mam się co stresować. Będę się stresowała w grudniu dopiero. Chociaż powiem wam szczerze, że naprawdę no, mam stresa niemałego. Ale w takim razie do końca listopada mogę się nie stresować. Może wtedy mi nie będzie nic na twarzy wychodzić więcej. Będę się stresowała w grudniu. A jest też, jak się zastanawiam, ciekawe jak z przedszkolem będzie. No bo przedszkole ogólnie do przedszkola specjalistycznego no musimy mieć. Ogólnie to tylko KS, czyli kształcenie specjalne, ale no orzeczenie też musimy mieć. I teraz do 30 listopada mam orzeczenie. I co wtedy? A no, musiałabym się zapytać. Takie moje problemy widzicie. Jakby nie było większych, nie? Dobrze, że nie ma większych, szczerze mówiąc. Chociaż w zależności co dla kogo jest większym problemem, no. Ale myślę, że do niektórych po prostu nie ma zbytnio porównania. Niektórzy na pewno mają gorzej i mają więcej zmartwień na głowie, więc nie będę licytować tutaj, kto ma gorzej czy lepiej. I cóż jeszcze? O, 11 listopada widzieliście może moją ostatnią, mówiłam właśnie, czy już mówiłam o tym? Mówiłam wam o tym, czy nie mówiłam? Jezu, ja już nawet nie pamiętam, o czym ja mówiłam. Kurczaczki. No ale nieważne, to się powtórzę. Najwyżej się powtórzę. 11 listopada byliśmy na tym zamku w Toszku, co wam mówiłam na ostatnim filmiku. Widzieliście też relacje, bo to relacje wrzuciłam na Instagrama. I wyobraźcie sobie, że nie wiedziałam, że tam jest wystawa śląskich strojów ludowych. I ogólnie taka prezentacja była. Nie czytałam, po prostu my żeśmy pojechali tam po prostu tak o. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam jeszcze, nie, no ale to nieważne. No i teraz kurczę, mówiłam mojemu, że żałuję, bo bym sobie weszła po pstryka zdjęcie, zobaczyłabym, jak stroje wyglądają, bo ja nawet nie wiem. I te panie były też chyba w te ludowe stroje poprzebierane. Także następnym razem będę po prostu czytała, jak będę jechała gdzieś, czy coś czasami się nie wydarza tam. Dobra, mamy szóstkę zrobioną. Gdzie mi tutaj poleciałeś? Dobra, to sobie teraz machniuco. A R-ki mamy mało. No to zrobimy R. R-ki. Też to powiedziałam, jak karetka ładunkowa. A pogotowie znaczy się. I teraz szukaj R. Agata, szukaj R. Brrr. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. No co? O, jest to. Na samym końcu się znamy. Schowało się na samym końcu. Tak patrzę, czy to jeszcze to R będzie gdzieś. Ale ja to już nie widzę. Czyli jednym słowem to będą chyba ostatnie. Ostatnie z tego kolorku. Ostatnio wrzuciła któraś dziewczyna też post na hafcie diamentowym. Na grupie na temat obrazków świątecznych z Action'a. Jeżeli któraś z Was wyklejała obrazek świąteczny z Action,
Dajcie mi znać dobrze, jak wyszło, bo no, czytałam negatywne opinie na temat pikselozy strasznej. I jestem ciekawa, jak wyszło, jeżeli któryś z was robiła, to dajcie znać, bo nie chcę tracić pieniędzy na jakieś. Nie chcę tracić pieniędzy na jakieś badziew. Bo one tam chyba chodzą po 30 chyba złotych, czy 20, czy 30. Ale i tak, czy tak, no wiecie, no 30 zł piechotą nie chodzi. A chciałabym jakiś taki fajny, świąteczny wykleić sobie. Także dałybyście znać. Dalibyście znać. Czy warto, czy po prostu nie warto. No i tyle by było zarki. Strasznie dużo, co nie? Dobra. Jak R-kę mam zrobioną, to może teraz pojedziemy sobie czarny. Czarny widzicie? Czekajcie, muszę patrzeć. Tak, będziecie widzieć chyba. A jak nie, to troszeczkę przesunę do góry. O. I teraz na bank będziecie czarny widzieć. Ja przepraszam za, jak zwykle, za jakość filmu. Niestety, no, będę was za każdym razem przepraszać, ale... O, naprawdę, oj, nie ten. To niestety wychodzi poza moją, możliwości chwilowo. Dobra, czekajcie, sobie wrzucę na tackę, bo coś... Czekajcie, bo pokazało mi, że mi bateria pada znowu. Boże, jak ja tego nie lubię. Strasznie szybko mi bateria schodzi, nagrywając właśnie ostatnio film, no ale ten... Telefon to już dinozaur jest. Tu czarny. Ja czasami słyszę, jakby ktoś normalnie chodził mi po ogrodzie. Tak słychać sąsiadów, albo z boku, albo z góry. I tak za każdym razem, jak robię następny kawałek, z wami wyklejam, to od razu widać, bo mamy ogólnie do końca grudnia, prawda? I tak od razu widać po prostu, jak szybko jeszcze, jak szybko święta będą. Bo jednakże jest listopad, ale nam zostało, znaczy mi zostało do wyklejania jeszcze raz, dwa, trzy, cztery kawałki, czyli 4 tygodnie będziemy mieli święta. Sakra, to szybko zleci. I kolejny rok za nami. Na grupie VK, na tej takiej ruskiej, ruskim Facebooku tak zwanym, widziałam panią, która wyszywała w każdym roku 2019 wyszywa taki kawałeczek z rokiem po prostu. Czyli na przykład 2019, 2020 i teraz wyszywała właśnie już 2023 na nowy rok już. Także co roku coś wyszywa po prostu. Żeby to jeszcze było, wiecie co, ja bym sobie poświęciła, no to powiedzmy jedną wielką taką kawałek kanwy i na tym po prostu wyszywała. A ona po prostu robi każdy pasek osobno. Paseczek osobno, więc nie wiem, jak ona to później pozłącza, czy będzie łączyć, czy nie. Dobra, no to co teraz robimy? Który kolorek? To może zielony Ten na samym dole.
Miałam go przed chwilą w ręce, mi się wydawało, i gdzieś się znowu schował. O, jest, dobra. Tutaj też będzie zadwice. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić od razu tego kawałeczka tutaj. Właśnie słyszę, jak na dworze ktoś puścił muzę, tam z tych robotników. I słyszę, jak leci Stairway to Heaven. Strasznie lubię tę piosenkę. Strasznie długa, ale strasznie fajna. Nie wiem, czy żeście to słyszeli, ale to było trzaśnięcie drzwiami z góry na mieszkaniu. Mały zawsze z góry trzaska, czym popadnie. Wiecie, no czekajcie, bo tutaj był chyba V. No. Jeszcze V tutaj będzie, widzicie? Ja bym od razu wszystkie pojechała Y. A co chciałam powiedzieć? Myślałam, że moja córa, jako wiecie, autystyczka, będzie no, głośna. No jest głośna, bo ja czasem jak krzyknie, no to jest tragedia po prostu. Jak się śmieję, że ona ma taki głos, że mogłabym spokojnie z tą przeponą, kurczę, i tchawicą normalnie do opery iść. Ale uwierzcie mi, że niektóre dzieci neurotypowe, czyli takie zwykłe dzieci, normalne, zdrowe dzieci, zachowują się naprawdę gorzej niż ona czasami. Ja nie mówię, że oczywiście cały czas, nie? Ale czasami naprawdę zachowują się o wiele gorzej. Dobra, ja sobie od razu myknę ten kawałeczek, bo tam jest końcówka i ja nie widzę tego już, tych kolorków. Tam będzie tylko na końcu Z i będzie nasz rąb. Więc ja sobie też tutaj zrobię już do końca ten kolorek. Tu jest V, tu jest Y. No, mało jak się zdenerwuje, to tam trzaska tymi drzwiami na górze. Ja się dziwię, że jeszcze drzwi mają. Że z framugiem nie powypadały tak trzaskaniem mocno. Znaczy ja tak myślę, że to jest on, no, ten mały, bo myślę, że matka to by tak nie trzasła. No ale wiecie, ludzie są różni.
No, teraz leci The Cranberries. To mówiłam wam, co leci teraz. Dobra, i mamy zrobione. No jak dla mnie, zaraz wam pokażę, ile koloru mi zostało z tego Y. Ja tam nie widzę, żeby gdzieś było. Troszeczkę tego zostało, powiem wam szczerze. W nadmiarze. Okej. To teraz może zrobimy sobie tą V-kę i to Z. Mam od razu oba kolory tutaj. To V od razu pójdę z pojemniczka, nie będę już na tackę wyrzucać. Już sobie tutaj od razu zrobię ten kawałek. Tak patrzyłam, czy czarny jeszcze gdzieś jest, ale jest jeszcze. Przy czarnego już nie będę zakończała. Ok, i tutaj gdzieś dalej jeszcze było jedno V. Już tam. O. No chodź, dobra. Ok. I z V to też byśmy miały wszystko, mieli wszystko. To teraz. Teraz Z. Z mamy tylko 3. Będzie głośno. A, może nie będzie słychać aż tak bardzo. Dobra, no to Z też mamy zrobione. Ok, no to teraz co? To może ten trójkącik. Trójkącik. Czekajcie, tylko odpiszę. Dobra, trójkącik. Trójkącika też jest dość mało. Więc sobie go zrobimy. No ogólnie z tego, co widzę, to tutaj się będą kończyły, już zaczynają kończyć te brązy, bo później już idą same, tam jest jeszcze kawałek drzewa, ale ogólnie to później będą już same te ładne kolory, takie pomarańczowe i czerwone i typowo jesienne kolorki. Strasznie podobny kolor, co nie? Ten do tamtego, co żeśmy wyklejali przed chwilą. Ten musi być po prostu odcięcie mniejszy. Ja nie widzę tutaj za bardzo teraz różnicy. Ale możliwe, że jest po prostu ciemniejszy odcień.
Nie wiem, co oni tam robią, ale hałas niesamowity. Jakby coś piłowali, nie piłowali, nie mam pojęcia. Dzisiaj zaczęłam oglądać piąty sezon Królowej, czyli The Crown. Korony znaczy się. W dosłownym tłumaczeniu korony. Jestem ciekawa. Tak jakoś ostatnio mi się nie chce oglądać nic. Powiem wam szczerze, że chyba mi mija wena, bo ja, u mnie to się tak zmienia. Raz to, raz to, raz to i tak skaczę. Czegoś mi brakuje, po prostu jakiegoś nowego chyba serialu, który jakoś by mnie tak zaciekawił w miarę. Dobra, i tutaj jeszcze kawałeczek został. Nie ma jak to, jak się wszystkie kurcze poukładają do góry dnem, czyli dosłownie wszystkie w drugą stronę. Ha! Tutaj jeszcze miałam. Normalnie czas chyba nosić, zacząć nosić okulary do robienia czegokolwiek, bo normalnie jest ślepym. Ale wy już wiecie, że ja jestem ślepa. Bo to już nie pierwszy raz się zdarzyło. Normalnie wyobraźcie sobie, że tak mi się dzisiaj chce spać. Już wypiłam kawę i chyba będę musiała walnąć jeszcze jedną. Normalnie siedzę i tak jakoś oczy mnie dziwnie bolą, jakby normalnie. Jakby były takie zmęczone mega. Coś tam muszą ciąć, może beton tną albo coś. Miałam zasłonięte okno, więc nie widzę.
Dobra. I mamy trójkąt zrobiony. Dobra. Czego mamy tu jeszcze tak mało? Może C. C mamy też mało. Szukam C. Tam nigdzie nie widzę. Obniżaj, to was troszeczkę obniżę. Bo ja tak sobie wyklejam, a się okaże zaraz, że czegoś tam nie było widać. Jezu, co oni tam robią? No, chodź tutaj. Okej. I mamy C. No i co teraz? Tutaj mamy 3 Q. Już tak powiem. To wezmę sobie te 3 Q, zrobię. Okej. Koloru wina. Dobra. I co teraz? Tego też mamy dość mało, czyli naszego płotka. Płotek, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Dobra. Sobie tak zaczniemy. A miałam wam mówić, próbowałam się wyklejać tyłem, jak widzicie, po 3. Owszem, może i fajnie się wykleja, no bo jednak 3 na raz bierzecie, ale i tak trzeba później poprawiać miejscówkę danego diamenciku, ponieważ przyklejają się no, nie w tym miejscu, w którym powinny i nierówno
szczerze mówiąc, nierówno po prostu. Jeżeli robicie większe przejścia miejsca pomiędzy diamentami, no to trzeba po prostu je poprawiać. No i tak właśnie dzisiaj miałam, że za każdym razem przykleiłam trzy i tak musiałam tracić czas na ich poprawę, więc szczerze mówiąc, jeden kit, że tak powiem. I sobie na tym kolorku chyba skończymy już. Na Instagramie, nie, na poprzednim filmiku podlinkowałam Wam filmik do obejrzenia z naszego zlotu. Jeszcze podlinkuję go dzisiaj na Instagramie, wrzucając zdjęcia z mojej dziewczynki, czyli dzidziusia małego z tym kwiatkiem. Jakbyście chcieli zobaczyć filmik z naszego zlotu, pierwszego zlotu, to zapraszam do oglądania na kanale Krzyżykowe Malowanki. Mój kanał na Instagramie nazywa się tak samo jak tutaj na YouTubie, czyli Hobbystycznie przez życie. Jeżeli jeszcze ktoś nie zaobserwował mojego profilu na Instagramie, bardzo zapraszam, chętnie zapraszam, bardzo serdecznie zapraszam. Na razie jest tam jeszcze mało postów, ale będzie coraz ich więcej, szczególnie od nowego roku. Będę też więcej rzeczy robić od nowego roku, więc na pewno będzie ich więcej. Ktoś tam słyszy, że lubi rock radio, tak jak ja. Co dziwne jest troszeczkę, ponieważ tutaj zazwyczaj budowlańcy, jak przyjeżdżają, to słuchają muzyki, że tak powiem, coś w stylu disco polo. Jestem troszeczkę w szoku, że ktoś tam taką muzę też lubi. Nie wszyscy lubią rock. Jest nas bardzo mało osób. A w tym mieście to już totalnie, powiem Wam szczerze, że nie widziałam. Widziałam parę osób, które rzeczywiście ubierają się, bo słuchają takiej muzy, ale jakoś nie widzę za dużo metalów tutaj. Mamy, o, jeszcze 5 minut, tak na spokojnie. Jak się rozłączy filmik sam, no to w takim razie, jak zwykle, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się jutro na malowaniu. Tym razem w tym tygodniu będziemy malować, znaczy ja maluję, będziemy malować. Maluję myszkę Miki. Obraz, który kupiłam od jakiejś tam pani, nie pamiętam już, czy przez Alixa, czy przez, chyba przez Facebooka na grupie. Sprzedawałam myszkę Miki i właśnie zaczęłam ją kończyć pomalutku, bo to już czas. Ale to Wam więcej jutro pokażę i więcej Wam powiem na ten temat. Temat gęstości farb i konsystencji i w ogóle wszystkiego tam. Także jutro zapraszam też do oglądania. I gdyby się wyłączyło, to dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam w miarę słonecznego dnia, bo myślę, że chyba w całej Polsce jest taka pogoda jak u mnie.
to były chyba dwa ostatnie z koloru. Na to wygląda. Więc ja się z Wami już tak centralnie żegnam, bo jeszcze się nagrywa, więc żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki.